Witajcie w nowym vlogu. To będzie naprawdę świąteczny odcinek z tej strony Gosia. Już. Dzisiaj zaczynamy vloga od robienia domku z piernika. Zazwyczaj robiliśmy tradycyjne pierniczki, ale w tym roku będziemy szaleni i zrobimy domek piernikowy. Na zamówienie. Tak, na zamówienie, bo to też zrobimy pod film i później to pójdzie jako prezent, więc wiecie, dwa w jednym. My się zabieramy do roboty. Dzisiaj jest dość ciemno. Więc mam nadzieję, że jakoś nam się to uda pomimo tego. To Miłoszu, nie możesz się doczekać. Musimy zacząć zbierać na cel. Tak, na lampę. Lampa doświetlająca. No. Nie no, chyba poodsłaniałam wszystkie okna. Mam nadzieję, że będzie dobrze doświetlone. Też mam już pewną koncepcję co do tego domku. Nie wiem, czy dzisiaj nam się też uda go od razu posklejać i polukrować, ale najpierw zrobimy go w częściach. Gosia już ma makiety. Tak, zrobiłam szablon, oczywiście szablon ten, z którego robiłam, dam wam w opisie i też znajdę wam tam inne szablony, bo najlepiej jest robić taki domek z szablonem, żeby wiadomo, ta bryła, wszystko do siebie pasowało. Ja też tak na początku myślałam, że na oko, a później jak sobie tak przemyślałam, no faktycznie, to może się nie spinać, jak sobie tak powycinam. Nie trzeba dużo kleju. No, więc najlepiej robić to z szablonem. No, zrobimy ten domek, a potem to nie wiem, jak się sprawy potoczą, zobaczymy, jak to będzie. Mam nadzieję, że nam się nie rozpadnie w trasie. Tak, no bo my będziemy przewozić ten domek. To są właśnie te takie szablony domku, o których wam mówiłam. Wstawię je w opisie wam. Ja mam te takie termomiksowe, ale też trochę je zmodyfikuję co do tych otworów na okienka i wejście do domku. Bo tak myślę, ten tył mi się nie podoba, bo tutaj jest kółko, dwa jakieś trójkąty. My tutaj zrobimy chyba po prostu gwiazdkę, wytniemy foremką, żeby to było takie bardziej zimowo-świąteczne. No i już wam przedstawiam składniki. Ja będę robiła ten domek z piernika na podstawie przepisu na pierniczki z kwestii smaku. Też link do przepisu dam wam w opisie. Tutaj przygotowałam sobie składniki do naszych pierniczków. Oczywiście niepotrzebna nam mąka, to będą dwie szklanki mąki, dwie łyżki miodu. Dlatego pokazałam na cukier. Tak. Dwie trzecie szklanki cukru, tam półtora łyżeczki sody oczyszczonej, pół łyżki kakao, przyprawa do piernika. My akurat będziemy stosować gotową, ale wiadomo, można zrobić sobie swoją przyprawę do piernika, bo w tych takich gotowych przyprawach to składnikami tak w głównej mierze jest mąka i cukier, więc można sobie zrobić swoją. Ta akurat, tak jak patrzyłam, to miała nawet spoko ten skład, więc zdecydujemy się na nią. Dwie łyżki masła, jedno jajko, które będziemy dodawać do ciasta, a drugie jajko będzie nam potrzebne do posmarowania. W sumie to samo żółtko, a białko sobie później wykorzystam do lukru królewskiego, więc jedno jajko najlepiej, żeby było sparzone, żeby nie dostać żadnej salmonelli. Tego pamiętaj, które jest lewe, które prawe. No jeszcze żadnego nie sparzyłam. Dobrze. Potem to zrobimy. No i 1/4 szklanki ciepłego mleka. Mleko też później Miłosz będzie podgrzewał. No i oczywiście nasze szablony, o których mówiłam. I foremki do pierniczków, jeżeli chcecie tam uzyskać jakieś bardziej fantazyjne kształty. I później właśnie też z tego ciasta, co nam zostanie po wykrojeniu szablonu, wiadomo, można sobie zrobić też normalne pierniczki, które też można przyozdobić, przylukrować i później sobie powiesić na choince, albo po prostu podać na stół, albo dać do jakiegoś pojemnika z ciasteczkami. Te pierniczki, one mogą długo stać. Nawet kiedy siedliśmy takie, co zostało u nas z zeszłego roku w puszce i też były jadalne. Nikt się nie otruł. Co, Miłoszu? Tak, potwierdzam. Potwierdzasz. Zaprezentujemy wam nasz nowy sprzęt kuchenny. Mamy takie sitko, co się naciska przycisk. Tak, i przesiewa mąkę. Na pewno wiele z was ma taki sprzęt w domu, ale u nas jest to nowość i Miłosz się musi pobawić. Piernik, piernik. No właśnie, zobaczcie, że ta przyprawa nie ma dużo właśnie takich wypełniaczy, bo można kupić taką przyprawę do piernika, że wydaje się, że jest jej tak dużo, a tam w środku sama mąka i cukier. A tutaj w składzie jest przyprawy same, cynamon, imbir, goździki, więc polecam wam tą właśnie przyprawę od Kamińsa do pierników.
bo to jest taka, wydaje się, nieoszukana. Pakowanie produktu nie jest jeszcze sponsorowane. Tak, niestety nie mamy żadnych współprac jeszcze, więc zapraszamy do współpracy różnych producentów. Tak? No. Pierników. Tak, pierników. Trwa poważna operacja wycinania. Tak, te szablony trzeba sobie powycinać, bo później trzeba wyciąć to oczywiście w cieście. A ja niestety jestem osobą leworęczną, jestem upośledzona, co chodzi o nożyczki. Powinnam mieć nożyczki dla leworęcznych, zawsze miałam ten problem. A Miłosz nie chce mi pomóc. Ja nagrywam. No właśnie, jak się męczę. Tutaj będą właśnie pierniczki leżały do wycięcia, żeby była gotowa. No już grzejemy, zaraz będziemy zagniatać ciasto. Z mleko grzeje. Tak, i dojdziemy do bardziej ciekawych czynności, takich jak wykrawanie i później już może klejenie, lukrowanie tego domku. No, klej na ciepło jakby co. Tak, klejem posklejasz i później dasz komuś to do jedzenia. No to ostrzegaj, tu nie jest. Ale wiesz co, ja kiedyś kupiłam właśnie takie pierniki. To nie kupiłam, to dostałam piernika na jarmarku i tam były takie ozdoby z lukru. I one chyba były przyklejone właśnie na taki klej, bo to nie było jadalne. Nie. No. Czarna masa. Tak, walczyłam z ciastem, bo nie mogłam go wydostać z Thermomixa. Też podzieliłam sobie tą całą masę na dwa kawałki. I jedno rozwałkuję, bo bym się tutaj nie zmieściła ze wszystkim. I teraz będziemy wykrawywać nasz domek. Są kształty wycięte. Tak. Profesjonalnie nożyczkami. Miłosz mi pomógł wycinać. Więc zobaczymy jeszcze raz. Muszę to rozwałkować, bo mi się to przykleiło. Masakra. Strasznie się lepi to ciasto. Od pierniczków przez ten miód, co się dodaje. Więc trzeba sobie porządnie mąką podsypać, zanim się zacznie to rozwałkowywać. A taką specjalną pałeczkę do miodu. Tak, wczoraj dostaliśmy prezent. No to Miłosz dostał od klienta. Tak. Nie ja. I przyszedł, bo to pocztą wysłali, i przyszły dwa słoiczki miodu, w czym jeden rozbity. Kurier chyba kopał tą paczkę. I gorzej. No, nie pozdrawiamy. Kurierę. Tak. A jeszcze mi przysłali ankietę, czy jestem zadowolony z dostawy, tak? Yes. No. Więc trzeba sobie dobrze mąką podsypać to ciasto, żeby wam się nie przykleiło. Bo jak wam się przyklei, to już będzie po kształcie. No, jak będziecie wycinać, to się załamiecie. No. Kiedyś tak sobie zrobiłam, mi się poprzyklejało i musiałam wszystko jeszcze raz robić. Będziemy od noża ciąć? Tak, od noża. Ty będziesz ciął. Chcesz ciąć, bo ty jesteś taki precyzyjny. Tak? Tak. No. Dobrze. Miłosz wycina, tak jak mówiliśmy. Zaczął od najłatwiejszego kształtu podstawy domku. Żeby wyszło w ogóle. Tak? Ja nie wiem, jak ty w środku te dziuraki będziesz wycinał. Gosia mnie wygoniła, bo mówi, że krzywo robię. A to jednak nie jest takie łatwe, słuchajcie. Sama zrobiła krzywo. I trochę, ale... Dobudowała boczek, bo za bardzo ukroiła. Oj tam. No co? Zdarza się. To jest domek z piernika, wersja dla dorosłych. Tak. Nie wszystkie elementy pasują. Bo wiecie, influencerzy kupują takie gotowe ciasto i tylko sobie lukrują i się podniecają, że zrobili domek. My tu robimy wszystko od podstaw. Zobaczcie, no nie wygląda to tak źle. Warto sobie przemyśleć, która strona jest gładsza i ładniejsza, bo ta strona będzie od zewnątrz, ta, która jest na górze blaszki, bo ją smarujemy jajkiem, żeby była taka błyszcząca. No i co? Tak. Myślisz, że te dwie ściany będą równe? No niekoniecznie, widać to po oknach. A okienka nie będą na prześwit. No trudno, ale dajemy do piekarnika, tutaj mamy podstawę, dwa boki i kawałek dachu. Bo nam nie wejdzie wszystko do piekarnika na raz. Chciałeś powiedzieć, nie wyjdzie. Nie wyjdzie, wyjdzie nam, zobaczysz, że nam wyjdzie. I tak, i teraz będziemy piec na 180 stopni w 10 minut. To. Więc zobaczymy, jak nam to wyjdzie. To ładuj do pieca. Tak się prezentują na razie nasze pierniczki. Tutaj jest przód domku.
Było wiele prób podjętych do jego wycięcia, bo już nam nie szło. My się zmęczyliśmy. Mamy te elementy, będziemy je prawdopodobnie po obiedzie kleić. Mamy już te krzywe Lego. Tak, boję się, jak to nam wyjdzie. Jeszcze przy okazji z tego ciasta, co nam zostało, zrobiliśmy tradycyjne ciastka pierniczki. Je też będziemy dekorować. Zostało nam, jest ich więcej niż tego domku. No. Zrobiłam sobie lukier królewski niby z Thermomixa. Boję się, co to wyjdzie, bo jest on dość rzadki. Więc to... jest to dość niepokojące. To będzie wielkie fiasko. Tak. Mówisz? Tak. Chcesz porobić miłość sobie trochę? Nie. Nie. Christmas memories. Tak, w trakcie nam się zmieniła koncepcja, słuchajcie. Nie będę malować każdej dachówki w domu. Tak, stałem nad Gosią i mówiłem, powaliły cię. No. Ale zobaczcie, jaki ładny tutaj zrobiłam. No. To jest już ładny. Co? Zobacz, jakie ładne teraz zrobiłam. No tak, tak. Ja też ładnie robię. No. Pokaż mi tą twoją precyzyjną pracę. To są cegiełki. Co? Nic. No to zawsze jak coś wymyślę. Etat na cały dzień zrobienie tego domku. No co ja ci poradzę? Tak to jest. No tak, już jestem niezadowolona, bo nie jest tak jak chciałam. No tak wygląda dach. No. A miały być dachówki. 3 godziny później. Tak, jestem wykończona. Mam nadzieję, że jak to się tak złączy z daleka, jak człowiek będzie patrzył, to będzie to wyglądało nawet ładnie. Bo tak każdy element osobno, powiem wam, tak średnio. Najbardziej jestem zadowolona z tego tyłu, który może się okaże przodem. Bo jest ładny. Miłosz zrobił dach. Pokaż swój dach. Tak, wygląda jak kanapki z masłem. Tak. Więc się bierzemy za sklejanie tego domku. Będziemy krzyczeć. Tak, to będzie mocne, już to widzę. Robię tynk. Tynk. Ja pieniądze. Nie, nie rób tak. Czemu nie przyłożyłaś pierw, żeby zobaczyć, co. No będzie pasuje. Tak. No to jest styl. No trzymaj. To musi zastygnąć. Z moją precyzją trzymania to na pewno to stygnie. Widzę, że tym trzęsiesz. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been long. Miłość trzyma. Jesteś szczęśliwy. Nasza konstrukcja się ledwo trzyma. Zobaczcie, jaką mamy szczelinę w dachu. Się tak zastanawiam, co z tym zrobić. Przyniosłam takie laski. Może z nich zrobimy jakąś konstrukcję, żeby to było bardziej stabilne. Co, Miłoszu? Nic, jakiś plan rozwodowy prowadzić. Nie polecam robić tego domku. Było to skrajnie głupie. Czasochłonne. I konstrukcja, zaraz wam pokażemy, jaka jest krzywa. To wcale nie wygląda tak ładnie. Co? Jak na obrazku. Tak? Dobrze wygląda na zdjęciu. Zobacz tą papę na dachu. Oj tam. Dziury są załatane. Nie mogę. Może i... Nie wygląda tak źle, ale jest skrajnie niestabilny. Tak? Nie wygląda źle w kamerze? No. Nie mogę z tego domku. Chociaż na dachu tutaj widzicie ten lukier, to jest... To jest śnieg. No co? To jest śnieg. Nie mogę z tego domku. Laski zostały wykorzystane do wzmocnienia konstrukcji. Jeszcze gdzieś pomiędzy jest patyczek sushi. Boże. To mnie... No to miał takie nerwów przyprawił ten domek, nie mogę. Miłosz mówi, rozwodzimy się.
Nie dam rady. Jeszcze tutaj jest kawałki komina, są powodzenia. Nie no, komin sobie darujemy chyba. Ja bym go zjadł. Tak? Zostaw ten komin w spokoju. Co mnie podkusiło? Zobaczcie, jaka jest skala. On jest mniejszy niż garnek z Thermomixa. No. Wielkie dzieło, Gosi. Przez... Zaraz go wytniemy i pokażę wam, czemu ten dach opada. To jeszcze się zaraz rozwali. Zrobić. Jak cholera. Musieliśmy zrobić konstrukcję z gumek receptury. Pata deweloperka. Tak, dokładnie. No ale... Wiecie. Co wiemy? Zawsze mogło być gorzej. Ja nie wiem, czy on wytrzyma tą noc. Jak to mówią, ta noc będzie kluczowa dla pacjenta. Tak, trzeba go wynieść w inne miejsce. Rano zobaczymy, dach odpadł, ściany położone. Tak wygląda nasza nieudana budowla. Krzywa jak nie wiem, na gumki recepturki, tutaj pierniczki. Też brzydkie, bo to są chyba najbrzydsze pierniczki, jakie kiedykolwiek mi wyszły przez ten rękaw z temu. Miłoszu, nie śmiej się ze mnie. On jest wykończony. 6 godzin. Tak, 6 godzin. Nie pozwala mi następnym razem na takie misje. Z daleka... Teraz ci się wywali jeszcze. Nie wywali się. Z daleka nie jest taki brzydki. To musimy go jeszcze skleić od podłoża. Wytniemy. Papier. No, wytniemy go. Powiem wam, to była misja. Już wiem, czemu ludzie, tak jak my się śmialiśmy, kupują te gotowe zestawy, bo już mają to wykrojone wszystko, a nam się wydaje, że przez to, że to ciasto się trochę wyciągnęło i tak wyrosło nierówno, wyszło jak wyszło. Była dziura w dachu, która została załatana innym pokrojonym pierniczkiem. Nie mogę z tego. Tak, miło, że się na mnie wkurzał. Masaczka. Jeszcze mi się wydaje, że skrzeniłam tym lukrem, bo do lukru dodałam trochę cytryny, a to powinno być chyba samo białko z cukrem pudrem, bo przez to, że dodałam trochę cytryny, on nie zastyga tak na twardo, tylko jest taki plastyczny, plastelina. Przez to to się wszystko tak nie chce zastygnąć. No ale zobaczymy, postoi tydzień, może stwardnieje przez ten czas. I wtedy rozetniemy te gumki recepturek. Co, Miłoszu? Tragedia. Tragedia, nasz domek? Się rozpada, czy mi się wydaje? Nie, nie rozpada się. No, więc dziękujemy wam za oglądanie. Możecie nam zostawić w komentarzu choinkę. Domek. Świąteczną. Tak, domek. Bobank. Naprawdę się staraliśmy. Ja myślałam, że to będzie nie wiadomo co ten domek. Z piernika już planowałam wielką sesję na Insta z tym domkiem. O kurde. Ale on się chyba nie nadaje zbytnio, żeby mi się nim tak chwalić. Na miniaturkę go dasz? Tak, będzie na miniaturce. Ojej. No więc dziękuję wam za oglądanie. Pamiętajcie o zostawieniu lajka i zasubskrybowaniu tego kanału. Były wielkie, ambitne plany, a wyszło jak zawsze. Moje gotowanie. Zostawcie suba. Zostawcie suba dla Miłosza na pocieszenie. No, to pa. Trzymajcie się.